No dobra, dzisiaj spotykamy się w odcinku poświęconym systemom i aplikacjom, a zatem zaproszę Was teraz do czegoś następującego. Pokażę Wam, jak zrobić prostą aplikację na Androida, która będzie wykorzystywała bazę danych w chmurze. Pierwsze, co musimy zrobić, to zalogować się do naszej bazy danych, żeby ją przygotować. Więc w wyszukiwarce albo w adresie wpisujemy Firebase. No i pierwsze, co nam wyskakuje, Firebase Google.com. Jak jesteśmy zalogowani w Google jakimś kontem, a większość osób ma Gmailowego maila, no to automatycznie nas loguje. No i tutaj możemy sobie dodawać różne projekty. No, nas będzie interesował nowy projekt, więc zrobimy nazwę projektu. Moja pierwsza apka. Może jakoś to wyróżnię. Nie można tutaj pisać rozłącznych ani spacja. Można by podkreśnik robić, a tak jest pewnie. Zgodnie. Moja pierwsza apka to będzie nasza baza danych. Znaczy z nas projekt. Czy chcemy Google Analytics? Nie potrzebujemy żadnej analizy. Ma być to prosta baza danych. No i teraz ona się tworzy. Ok, wszystko jest gotowe, więc klikamy Continue. No i naszym oczom ukazuje się takie oto menu. No i nas będzie interesowało. Wchodzimy w zakładkę Build. Real-time database, czyli taka baza danych w trybie rzeczywistym. No jak widać, nie mamy tu jeszcze żadnej bazy danych stworzonej, więc klikamy Create database. Tutaj się wybiera, jaki jest mniej więcej czas lokalny, tak? Location settings. No my jesteśmy w Europie, więc powiedzmy, że tutaj zaznaczamy Start in Locked Mode. No dobra, no i słuchajcie, mamy naszą pierwszą bazę danych, gdzie będzie można wpisywać na przykład, dajmy na to imiona zawodników, imię, no i tutaj będzie Hubert, no i to sobie dodaję. Mogę dodać kolejnego zawodnika, tak, imię i niech będzie Maciej. No i mamy Huberta i Macieja. I od razu sobie ustawimy zasady, czyli rules, tak żebyśmy mogli sczytywać z innych aplikacji, jak ustawimy wartość jako true, czyli prawda, bo w tej chwili nie można by było wczytywać z tej bazy nic. I write też ustawimy jako true, żebyśmy mogli zapisywać w tej bazie danych i wczytywać z innych aplikacji. No i możemy to publikować. No ok. Reszta nas nie interesuje. Na tę chwilę będzie nas interesować ten oto link, który tutaj mamy i wykorzystamy go w naszej aplikacji. No dobrze, no to teraz potrzebujemy drugiej rzeczy, czyli kreatora aplikacji. No i tutaj jest taka bardzo ciekawa aplikacja w przeglądarce MIT App Inventor. Wystarczy, że wpiszemy App Inventor i naszym oczom ukaże się właśnie to MIT App Inventor. Klikamy na Create Apps. Ok, to jak widzicie już się bawiłem, no ale nas interesuje nowy projekt. No ale to jest samouczek. Nie chcemy go więcej widzieć. Stworzymy sobie nowy projekt i też go nazwiemy Moja pierwsza apka. Okej, okay, czytuje nam się, wczytuje. A, jest. No i słuchajcie, tutaj mamy ekran jakby telefonu, który nam pokazuje, jak to będzie wyglądało. Jest cała masa różnych rzeczy, o których nie sposób opowiedzieć teraz, jak one działają. Będzie naśladować to, co robię, to uda Wam się stworzyć aplikację, ewentualnie dokształcimy się później, ja będę starał się w miarę możliwości tłumaczyć, co tutaj się wydarza. No i teraz tak, możemy wrzucać różne, nie wiem jak to nazwać, narzędzia czy funkcje, które mogą coś robić. No i dajmy na to, że chcielibyśmy stworzyć aplikację, która będzie nam pozwalała zapisywać na liście zawodników. No to potrzebowalibyśmy czegoś, co będzie przyjmowało dane, czyli tu akurat jakiś tekst. No to mamy textbox. No to przeciągamy textbox i możemy go sobie nawet od razu nazwać, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, że tutaj będzie wpisz imię. Co jeszcze będzie nam potrzebne? No będzie nam potrzebny przycisk, który powie nam, żeby to imię zapisać w bazie danych. I nazwiemy go przyciskiem zapisz. Tutaj na dole możemy zmienić, jaki tekst ma być wyświetlany i też zrobimy, że zapisz. No i tutaj możemy sobie wybrać, jaki chcemy układ, czy horyzontalny, czyli będą się pojawiały rzeczy w tej płaszczyźnie, albo tutaj możemy zrobić vertical, czyli pionowo się wszystko pojawiało. No i teraz jak tu na przykład nawrzucamy naszych przedmiotów, to one się będą pojawiały tak i wtedy możemy jakoś fajnie, a tylko musielibyśmy nasz układ rozciągnąć na fill parent, czyli on wypełni całą zawartość ekranu. O. I tutaj mamy na przykład alignment, czyli gdzie chcemy, żeby nasze obiekty były i możemy je wycentrować ładnie, żeby to jakoś z grubsza wyglądało, dodawać kolorki, no wiecie, tam nie wiem, niebieski chciałbym mieć, czy tam cyjan, tak to się nazywa. Można to wypełnić jakimś obrazkiem, no na razie nas nie interesuje. Czyli mamy coś takiego. A, no i jeszcze zapomniałem, że musimy wrzucić tutaj bazę danych, więc klikamy w Experimental i tutaj przeciągamy. Widzicie, że to jest ostrzeżenie o tym, że ten komponent jest eksperymentalny i może nie działać tak, jak by się
nam to chciał. Ten komponent jest niewidoczny, czyli jak się go doda, to on się nie pojawia, tak jak przycisk przed chwilą czy textbox, ale to nic, on sobie jest. I tutaj powinniśmy wrzucić nasz link, który wcześniej skopiowałem z tego miejsca. Już wracamy. O, ten link wrzucamy tutaj. Przechodzimy do programowania za pomocą mojej ulubionej metody, czyli blokami. No i pierwsze, co musimy zrobić, to dać jakieś wydarzenie, które się rozpocznie, gdy klikniemy przycisk zapisz. Czyli tutaj mamy nasz przycisk zapisz i co możemy z nim zrobić. Są różne akcje. Nas interesuje teraz, kiedy zapisz zostanie kliknięty. Czyli kiedy when zapisz jest click, no to do co. No i teraz co masz zrobić? No masz zrobić coś takiego, że zapiszemy w bazie danych, czyli wywołujemy naszą bazę danych i będziemy zapisywać tag, tak? Czyli taka etykietka pierwsza i etykietę możemy pobrać jako numer porządkowy. I żeby stworzyć numer porządkowy, potrzebowalibyśmy zmiennej. No i teraz zainicjujemy sobie tutaj zmienną, która będzie się nazywała numer. No i ona będzie miała wartość na początek 0. I w momencie, jak się pojawia pierwszy wpis, no to będziemy mieli 0 plus 1, czyli poprzednia wartość tego. No dobra, to jedziemy tak. Czyli jaki ma być tag? Wybieramy zmienną. A, to najpierw musielibyśmy ustawić, czyli tak. Ustalamy nasz numer na. I teraz bierzemy matematyczne obliczenia, że plus plus. No właśnie. Czyli bierzemy nasz numer i dodajemy do niego ile? Jeden możemy tu wpisać? Możemy. No ok. Czyli bierzemy numer poprzedni i jeden. Czyli mieliśmy 0, do tego się doda 1 i będziemy mieli tag. No właśnie. I teraz musimy to wrzucić tutaj. Czyli bierzemy, żeby naszą etykietą było po prostu obecny numer. Czyli jeszcze raz, co tutaj się wydarzy? No, zdeklarowaliśmy sobie jedną zmienną, nazwaliśmy ją numer, to będzie numer porządkowy. Za chwilę zobaczycie w bazie danych, to się rozjaśni. No i teraz jak klikam zapisz, no to nasz numer się zwiększa o 1 i wpisujemy właśnie, przyporządkujemy temu numerowi imię. No i teraz musimy zdobyć z naszego boksu wpisz imię. Przeciągamy dowolne zielony bloczek i zaznaczamy, że chcemy tekst z tego bloczku odczytać, nie? No i słuchajcie, to jest wszystko. Bardzo prosta sprawa i teraz za pomocą AI Companiona, którego musimy sobie zainstalować na telefonie, zakładamy, że już mamy nasz AI Companion zainstalowany. Wciskamy kod QR. Teraz nasz program się kompiluje i za chwilę dzięki tej apce będziemy mogli zobaczyć efekt swojej pracy na telefonie. O, i jest. No i to nam się tutaj wyświetliło, nasz ekran, który zaprojektowaliśmy. Warto wejść teraz w naszą bazę danych i patrzeć, co się będzie działo. I teraz zobaczcie, wpisuję imię Hubert i robię zapisz. I co się pojawia? Numer 1, Hubert. No a teraz Huberta zmażemy i wpuścimy imię Maciej. No i numer 2, Maciej. No i możemy jeszcze dodać, nie wiem, Adama i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, wszystko pięknie nam ładnie działa, czyli numer się zwiększa 1, 2, 3 i tworzymy sobie listę zawodników. No i słuchajcie, to jest prosta aplikacja, z której można robić cudawianki. Ja wam teraz pokażę coś, nad czym pracowałem. Kontynuujemy z Wi-Fi. Connect AI Companion, skanujemy kod QR. No, teraz się nam będzie kompilowało wszystko. Ok, to jeszcze raz. Wracamy do naszej bazy danych. Mamy tutaj różne osoby, już sobie testowałem. No i zdajmy na to, że chcę mieć Huberta, który będzie miał hasło kuwerty. I robię zarejestruj. O! I nam się pojawił Hubert, kuwerty, świetnie. No i teraz chciałbym się zalogować na to hasło, to wpisuję Hubert i kuwerty, zaloguj. I jesteśmy, tutaj jest powitanie, będzie jakieś nazwa techniki, rekord i tak dalej, na razie się bawię. I tak to wygląda.
Więc jak widzicie, zrobienie aplikacji wcale nie jest takie straszne, ale wymaga trochę czasu. Ja no, musiałem się naoglądać masę filmików. No i co można tutaj fajnego zrobić na pewno przyszłościowo? No właśnie to, że będziemy mieli tablicę rekordów w rzeczywistym czasie, czyli jak ktoś pobije jakiś rekord, to będą to wszyscy widzieli, którzy mają apkę zainstalowaną. Oczywiście jest tu jeszcze masa rzeczy do zabezpieczenia, co zrobić, jeśli ktoś będzie miał taki sam login, takie samo hasło, trzeba by wyznaczyć komunikat, że to już jest zajęte, no i tak dalej, więc to jest po prostu takie żmudne rzeźbienie, ale samo zrobienie prostej aplikacji, jaką widzieliście przed chwilą, chociażby zapisującą imię w bazie danych jest, no powiedziałbym, dziecinnie łatwe. No i najlepsze, że wszystko darmowe. No dobra, to tyle, co chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Więc może kto kogoś zainspiruje i zechce się pobawić i tworzyć własne aplikacje, a może ma ktoś lepszy pomysł i jest w stanie wesprzeć gildię, robiąc właśnie coś takiego. W tej chwili marzy mi się, żeby stworzyć, wykorzystując coś ala przeglądarkowa gra tekstowa RPG, żeby różni gracze mogli się logować, żeby była tabela, żeby to było takie, wykorzystując po prostu pewne szablony z gier, takich jak na przykład kiedyś się grywało Monsters Game. To się nazywało? No, dokładnie. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś grał w tą grę, ale tutaj się po prostu wybierało frakcje wampirów albo wilkołaków i no i się różne rzeczy robiło i to jest bardzo fajna sprawa. Chciałbym to wykorzystać na potrzeby tenisa stołowego, że mam takie konto, się loguję i mogę sobie różne rzeczy sprawdzić, technikę, ekwipunek i tak dalej. Tworzymy bazę danych i społeczność właśnie w gildii zawodników. No tutaj doczytałem się, że wymaga to już znajomości różnych języków, takich jak Java, czy programowanie w HTML-u, CSS-ie, MySQL-u i te wszystkie rzeczy trzeba by ogarnąć. Ja ich jeszcze nie ogarnąłem, ale być może, jeżeli jest jakiś rozsądny poradnik, jak to zrobić, to się za to zabiorę. No dobra, nie przedłużając, to by będzie wszystko na dzisiaj. Za tydzień widzimy się w odsłonie kolejnej technicznej. Będziemy mówić o ataku szybkim, więc będzie się działo. Także na koniec mogę tylko powiedzieć to co zawsze, czyli jeżeli Ci się podobało, to zostaw polubkę i zasubskrybuj ten kanał oraz zobacz pozostałe filmy. A dzisiaj to wszystko. Do zobaczonka.